Jakiś ciekawy domek. Na mokradłach dosłownie. Strasznie podmokły teren. Strasznie zarosło tutaj. Nasz roślinność się tutaj ma. O kurczę. Po takie podstawy się wydaje. A tam taka część ze stodołą. I to było wejście na górę. I co? Mamy tu cokolwiek zachowanego? Ojej, tak jakby pusto. Jakiś mebel jedynie się ostał. Roślinki tu się wycierają. O, stare butelki. Ale zawartość, ja myślałam, że coś tu będzie. Jak zawsze masz tą nadzieję, że coś tu będzie i że coś ciekawego, nie? A to taka pustość. Spójrzcie na ten piecyk. Jakiś nielicznie zachowany artefakt. I lustra z toaletek. Z toaletki właściwie. Ciekawe miejsce na życie. Śmiem twierdzić, że totalne zadupie. Nie chcę obrazić tych miejsc, ale naprawdę masakrycznie. Masakrycznie takie już niezaludnione miejsce. Tam jedno gospodarstwo kawałek dalej, a tu po prostu totalna pustka. Taka droga, jeszcze asfalt, ale już taka wąziutka. No i koniec. O kurczę, tylko tyle się zachowało, taka stodółka. Chodźmy tam zobaczyć zatem. To już moje drugie dzisiejsze podejście do eksploracji, drugie tak samo udane, w cudzysłowie, rzecz ujmując. Tak, to jest jak człowiek się źle czuje i niewyspany. Jeszcze pokłóciłam się z ukochaną osobą, więc jestem do niczego. Chciałam sobie humor poprawić urbexem, ale patrzcie tutaj na ten klimat tych pajęczyn. Coś jest takiego w tym miejscu. Można się wyciszyć. Dobrze, że tutaj nie szłam tym moim skrótem, którym planowałam na początku, bo byłaby to tragedia. Kurde, ale ładne stropy znowuż. Znowuż sobie takie stare zabudowania. No, lampo, działaj, pokaż to oglądaczom, co tu jest. No, te stropy, ale to takie trochę nowsze się wydają, chociaż nie wiem, może takie ładne cegły, a takie stare by były. Oj, ten wapień tutaj. No, robi to wrażenie, naprawdę fajne to jest. Jakieś jeszcze korytko dla zwierzaków, widać. Ale słuchajcie, nic straconego, bo obok jeszcze jeden dom jest, także idę tam zerknąć. Z nadzieją, że tam coś będzie. No, aby tak było. Chodźmy tutaj jeszcze zobaczyć. Ale klimat. Niesamowita jest ta stodoła. Lubię stodoły. Lubię te siano. Jak tak leży i miękko pod butami się robi. No i ten oto widok tutaj. Ta cisza. Jak tu jest niesamowicie cicho. Ten piesek się uspokoił, to jest niesamowicie. Bo piesek miał pszczeka już z daleka gdzieś tam.
bardzo w oddali. A teraz tak cicho i spokojnie. No powiem wam, podmokłości nie brakuje i ciężko tam będzie dotrzeć. Mam nadzieję, że tędy się uda, bo jest to chyba stara droga, jak to rosła. No to są te haszcze takie. Ups. Niestety one nie są takie do końca korzystne. Co ja mówię, w ogóle nie są korzystne. Ciekawe, czy w tamtym domu coś się zachowało. Spójrzcie, tutaj normalnie jezioro oddziela te dwa domy. I tam już też widzę kałużę. No trudno. Jak się nie da suchą stopą, to będzie mokrą stopą. O rany. Ale wyprawa. Strony. Chciałam stąd zaatakować. Boże, bardzo stary jest ten dom. Ten dom wygląda taki trochę jakby zamknięty. Ten dom jest. Ja myślałam, że zamknięty. Bardzo dziwny. Taki wysprzątany. O rany. Że tak powiem, ktoś tutaj zadbał o ten dom troszeczkę, tak uprzątnął. To tak troszeczkę nie wiem, czy wypada go eksplorować, bo widać, że chyba najwyraźniej dom jakiegoś właściciela gdzieś chyba ma. Tylko po prostu stoi taki biedny. Biedny dom, bo przemoczony, tam jest taki podmokły teren. Spójrzcie, jaka ciekawa zawartość tutaj jest. Ja myślałam, że te drzwi są po prostu zamknięte na zamek, tak? I tak nie podeszłam. Kasety wideo, czyli pudełka po kasetach. I sól ważona oraz musztarda. No i zarąbisty, klasyczny obraz. Oczywiście nie wspomniałam słowem o tym kredensie, który jest bardzo ładny. Taka witryna. Tutaj też jakaś szafeczka. Co tam mamy w środku? Jakieś takie narzędzia różne tutaj leżą. Te fotele, jak tu weszłam, wyglądały dziwnie. Jakby czekały na to, żeby tu usiąść na tym miejscu. Tutaj taka szafka. Dużo pleśni na niej. Wow. Nietuzinkowy dom, spójrzcie na te łuki. Widać tu chyba jakieś ślady remontu bardziej współczesnego. A tu dużo kup od kota. Ale dom jest ciekawy. Bardzo ciekawy. Szafa niemal pusta. Jakieś nieliczne ślady odzieży. U, pajęczyna oczywiście. Jak zwykle. Te lustro. Takie z toaletki wzięte chyba najwyraźniej. Niesamowity klimat tu jest. Te łuki. Jak mi się to podoba, to miejsce. Co jeszcze ciekawego można znaleźć? Patrzcie, jaka urokliwa, malutka szufladka. Jestem tak pokłuta przez te rośliny, które otaczały ten dom, że po prostu nie mam sił mówić. Ale to miejsce jest przedstawione. Tutaj ten kredens, takie choćby art deco. Ten łuk. Tam jest sąsiad. To trochę lampę dam na dół na chwilę. Bo nie wiem, czy on mnie tu już widział. Czy nie? Dałam się pokazać troszeczkę za bardzo. Patrzcie, jakaś gazeta po rosyjsku. Czy po ukraińsku, nie jestem pewna. Co tu jeszcze mamy? Jakieś kubki, szklanki. Kubek z kotkami. Niezłe. Szafka raczej pusto.
Idziemy dalej. Zobaczyć, czy coś jeszcze idzie tam znaleźć. Butelka szybka z kredensu się ostała. Tutaj. Jeansy. Big Star, nie? Jakieś inne jeansy. Jakieś książki są pod spodem, albo techniczne. Z tego, co widzę. Na pierwszy rzut oka. Legitymacja członka szkolnego koła Ligi Ochrony Przyrody. Z 81 roku. Tam ktoś był w liceum w 81, a ja się urodziłam w 82. Także ktoś troszkę starszy ode mnie. Chodźmy tam. Wbijajmy. Co tam znajdziemy? Czy jest tam jakieś przejście dalej? Czy jest tam jakieś wejście na górę? Czy cokolwiek takiego? Au, ale mnie pokuło. Słuchajcie. O matko. Gdzie ja jestem? Jakby w innym świecie. Jakiś warsztat. Niesamowity. A tutaj? A, tu jest taka zawalona. Było wejście. Ja tędy sobie wyjdę, będzie bezpieczniej. Kretensy! Yeah, jestem w raju swoim osobistym. Kretensarium. Nieźle. Dużo. Butelek po piwku. Nie będę głośno przez chwilę. Bo nie wiem, czy mnie tam ten sąsiad nie namierzył przypadkiem. Jeszcze nie zajrzeliśmy. To chodźmy zobaczyć. A, tu jest tylko takie coś. No idzie, spójrzcie mi. Wejście na górę jest w ogóle. No przecież dom jest taki parterowy, ale z poddaszem. Czyżby była tylko drabinka, której już tu nie ma, ale nie widzę w ogóle dziury jakiejkolwiek. Co tu jeszcze mamy w tym warsztacie? Ciekawego. Je, patrz, ile części różnych jakiś. Konkretnie to nie wiem, taki miszmasz. Ale fajny ten dom. Widać, że go ktoś chciał ratować, tylko przeważyła ta wilgoć, która jest niestety nie do ogarnięcia. On jest w takim obniżeniu i tu jest wszystko tak podmokłe, że idąc tutaj naprawdę suchych nóg nie mam. Ła, patrzcie na ten kredensik. Zajebisty. Niesamowite te kredensy. I to w ogóle ten klimat tutaj w tym pomieszczeniu jest nieziemski. Poczekajcie chwilę, parę zdjęć zrobię. Tędy, bo zamierzam wyjść tamtędy wstępnie, bo tak będzie bezpieczniej, ale z dobrych wieści, słuchajcie, znalazłam coś, ale wyjście na górę. Jeszcze nie wiem, w jakim jest stanie. Zaraz zobaczymy. Sporo pajęczyn, jak zwykle. To jest słodko strych taki, z pokoju. Te schody troszkę osiadły tutaj.
wiecie co, nie będę ryzykować. Sama nie wiem, one się tu upierają niby, ale żeby tak tu nie nahałasować dodatkowo. Patrzcie, tam chyba nic nie ma. Widzicie tam coś. Czekajcie. Patrzę w drugą stronę, żeby wiedzieć. Napsuć. Co to jest za skrzyneczka? Taka też na narzędzia czy na klucze? No nic moi mili, pozostaje mi pomalutku stąd iść sobie. Także wyjdę tędy. Jeszcze raz popatrzę na te piękne kredensy. Na odchodne, bo są niesamowite. I to dwa obok siebie, jeszcze taka szafka. No, świetne miejsce, zajebiste. Nie żałuję, że tu przyjechałam, choć teraz muszę wrócić przez te mokradła jeszcze. Ale jakoś to będzie. No nie wiem, jak zawrócę samochód, ale to już inna sprawa. Trzymajcie się cieplutko, kochani moi mili.